Informujemy o kolejnych osobach z województwa kujawsko-pomorskiego, u których otrzymaliśmy dzisiaj wynik pozytywny na wystąpienie koronawirusa. Są to 4 osoby, 2 osoby z powiatu bydgoskiego, 2 starszych mężczyzn. Jeden przebywa w kwarantannie domowej, jego stan jest dobry. Druga osoba została przetransportowana do szpitala w Grudziądzu, do szpitala jednoimiennego zakaźnego. Jego stan jest średni, ale stabilny. Mamy również 2 osoby z innych powiatów, jedna kobieta z powiatu nakielskiego. Jej stan jest dobry, ale została też przetransportowana do szpitala zakaźnego w Grudziądzu. Mamy również mężczyznę z powiatu mogileńskiego. Jego stan jest dobry, przebywa obecnie w szpitalu zakaźnym w Toruniu. Szanowni Państwo, dziś świetna aura, mamy piękną wiosenną pogodę, ale mimo wszystko apelujemy, abyście Państwo pozostali w domu, ewentualnie wybierali się na spacery, ale w odosobnieniu z najbliższą rodziną. Mamy taką możliwość, żeby korzystać z lasów, a lasów w województwie kujawsko-pomorskim jest wiele, także korzystajmy z tych spacerów na łonie natury, ale pamiętajmy, aby robić to naprawdę w małych grupach osób, nie spotykajmy się ze znajomymi, mamy do tego komunikatory internetowe, mamy telefony, także z nich korzystajmy.